Witam serdecznie. Jest z nami Michał Kulbaka z zespołu Lancelot Links. Skąd ta nazwa? Witam, witam. A ta nazwa, z tego co mi basista Beto opowiadał, jest taka, była kiedyś taki serial telewizyjny w latach chyba 70. O trzech małpach, jakichś tam szpiegach czy coś. I stąd się wzięła ta nazwa Lancelot Link, nie? Ale po prostu, bo to trzeba, zobaczyć, no, sprawdzić na YouTubie, po prostu to jest takie trzy zwariowane małpy i po prostu coś ala taki James Bond, ale w bardziej komiczny sposób, nie? No i z tego się właśnie wzięła nazwa tego zespołu. Z tego co mi mówi Beto właśnie. Jak długo grasz z tym zespołem? 2 lata. Jak to się zaczęło? Poznaliśmy się wcześniej, w 2009 roku, jak ja grałem z moimi braćmi jeszcze w zespole. Graliśmy wtedy koncert razem w Fibersie. No i potem ich gitarzysta odszedł, no i oni się starali, żebym do nich dołączył. A że oni są z Kilkeny, po prostu to jest jednak dystans. Ja wtedy grałem z moimi braćmi, więc jakoś nie widziałem, nie wiem, przyszłości, no, żeby z nimi grać. Jakoś, nie wiem, jakoś byłem bardziej zainteresowany graniem z moimi braćmi i robiłem jakieś tam swoich rzeczy niż graniem z nimi. No ale później, później się też trochę pozmieniało. Oni mieli następnego gitarzysta, z którym nagrali epkę. Ten gitarzysta też potem odszedł. No i oni do mnie zadzwonili jeszcze raz, bo chcieli, potrzebowali kogoś, kto by z nimi zagrał parę koncertów. Więc zagrałem z nimi. No jakoś tak, nie wiem, po prostu zdecydowałem się, że będę jednak z nimi zostanę, z nimi gram, nie? Bo mieli już jakiś tam materiał czymś zrobiony i był pomysł na następne utwory. No i tak zaczęliśmy grać po prostu. Graliśmy przez ostatnie, nie wiem, od 2010 roku do 2011 cały czas graliśmy koncerty non stop. No jakoś tak już w połowie 2012 roku zdecydowaliśmy się, że jednak trzeba skończyć materiał i po prostu, no, nagrać go, nie? Jaki rodzaj muzyki gracie? Bo na stronach internetowych znalazłam taką informację. Classical Metal Monster. Tak, to jest wypowiedź pewnego pana z angielskiego radio. Z angielskiego radia, który nas, nie wiem, jakoś to było też ponad 2 lata temu. Beto właśnie posłał mu właśnie tą epkę. No i tak mu się spodobało, że wrzucił nas na swoją audycję, no i grał nas przez chyba 2 tygodnie. Ten utwór był utworem tygodnia, 2 razy pod rząd, jakby tak powiedzieć, nie? I ten... też wiedziałem. A czemu was można znaleźć we francuskim radiu? A to jest moja sprawka. Ja po prostu ten wysłałem po radiach kawałki, no i oni się akurat odezwali do mnie od razu, nie? Przez Facebooka. No i ten... No i tak po prostu zagrali. Potem, nie wiem, posłałem im w sumie wtedy 3 utwory. Oni zagrali Driftera. No i potem jakiś czas była cisza i po miesiącu znowu się do nas odezwali, do mnie. A czy nie mogliby zagrać tego następnego numeru, który posłałem? Powiedziałem, że tak. No i puścili go jeszcze raz, wrzucili go na swoją audycję. Także tak to wyglądało. Michał, ja powiem szczerze, że nie jestem fanem metalu, ale wczoraj posłuchałam różne wasze kawałki i próbowałam znaleźć teksty. Gdzie ja mogę znaleźć teksty, ewentualnie o czym śpiewacie? Teksty są... tak naprawdę teksty jedynych tych chyba 4 kawałków, które są na albumie i które są na epce. Są na oryginalnym formacie fizycznym tej epki. Także tych tekstów ja nie mam, te teksty są na tym CD. Znaczy mam w domu te CD, one są po prostu tutaj takie książeczce w tym buklecie takim, nie? Czyli w internecie nie znajdę tych tekstów? W internecie tych tekstów jeszcze nie. Mi się wydaje, że dopiero jak będzie wydany ten album, to wtedy mamy taki plan, jak będziemy już zrobiony cały artwork, żeby właśnie te teksty do tych kawałków zamieścić właśnie na albumie. I po prostu ludzie, którzy będą mogli na przykład nabyć ten album, sobie tworzą go i wtedy mogą sobie przeczytać te teksty, będą po prostu w środku razem z CD. A o czym śpiewacie? A to jest różna tematyka. Różna tematyka, to już bardziej się Beta trzeba zapytać. Ogólnie dużo mi się wydaje, o czym on pisze, to raczej o swoich jakichś tam, powiedzmy, przeżyciach, czy jakichś tam, nie wiem, ze swojego, nie wiem, całego życia, nie wiem, jakby młody i takie tam w ogóle jakieś tam, na przykład Hot Mama, też można się domyślić, o co chodzi. Tak samo, nie wiem, King Bee, ten utwór też ma taki podteksty różne. No, tam jest dużo się dzieje, no, po prostu trzeba by te teksty przeczytać, żeby wiedzieć, o co chodzi. Na przykład Drifter jest takim kawałkiem z tego, co on mi mówił, jest o takim właśnie niby człowieku marzycielu, nie? Tak jak właśnie Beto jest, że on marzył całe życie, żeby, na przykład, żeby grać i żeby osiągnąć ten cel. A ludzie po prostu, wiesz, wybijali to z głowy, że o, i tak będziesz grał covery, i tak będziesz grał popawa, i tak, wiesz, nie znajdziesz, bo ciężko jest się przebić, nie? I Drifter jest właśnie o takim kimś, co po prostu mimo tych przeciwności dalej wierzy w to, co robi, tak mi się wydaje. Kim są członkowie zespołu waszego? Skąd pochodzą? Beto jest z Brazylii, a Janko jest ze Słowacji. Więc to jest mieszany zespół, międzynarodowy taki trochę. A jacy to ludzie?
Czasami się z nimi... Różnie się, czasami się z nimi dobrze współpracuje, czasami nie, wiadomo, zawsze jak jest w zespole, są trzy, nie wiem, inne charaktery, no to kiedy dochodzi do jakichś tam, nie wiem, na przykład jeśli chodzi o wymyślanie utworów, zawsze każdy ma trochę inny pomysł, a nie każdy się z każdym zgadza, więc na koniec dnia trzeba na jakiś kompromis po prostu pójść. I tak było właśnie w przypadku, jak nagrywaliśmy tą płytę, no też nie było łatwo. Bo jak mówię, no nieraz siedzieliśmy w studiu, przerabialiśmy ten kawałek i się okazało, że niepotrzebnie go przerabialiśmy, jakieś tam melodie czy części, bo tak naprawdę jak weszliśmy do studia, to co nagraliśmy ze wcześniejszego demo w sumie było lepsze. I to tak po prostu, no nie wiem, to jest cały proces po prostu robienie utworów, no, pisanie tych utworów, także tak jak mówię, no to są trzy różne charaktery, każdy z nich na przykład, Janko lubi inną muzykę, Beat robi trochę inną muzykę niż ja lubię trochę muzykę niż oni lubią. Więc zawsze jest. To jest dobre, bo jakieś są nowe pomysły. Pomysły z każdej na jakiegoś gatunku muzycznego, ktoś coś przynosi. A z drugiej strony, na przykład nie zawsze, na przykład ja poważam gust Janka, jeśli chodzi o muzykę, tak samo Beto. I to jest po prostu tak, zawsze walczymy między sobą, jeśli chodzi o to, nie? Na przykład Janko jest taki, że lubi bardzo dużo grać, bardzo gęsto na bębna, nawet rzutę. A Beto znowu zawsze mu tłumaczy, zagrałem na przykład mniej albo coś, nie? I tak po prostu, no tak to wygląda. Powiedz mi, jakie są twoje inspiracje muzyczne? Z tego co wiem, to zacząłeś grać w wieku 12 lat. Jak, że tak powiem, kto był twoim mistrzem? Powiem ci tak, że no, jak zacząłem grać, to było to dużo samym Jimi Hendrixa, nie? I potem na przykład słyszałem Stevie'ego Ray Vaughana, to był taki jeden z moich większych, na przykład, nie wiem, idoli. Chyba nawet większy może niż Hendrix, bo potem jak słyszałem jego tą pierwszą płytę, wtedy wiedziałem, że chcę grać na gitarze, nie? No. I to było takie, chyba to było takie najbardziej... Tych dwóch gości po prostu było najbardziej takie, nie wiem, miało na mnie wpływ, jeśli chodzi o początek, kiedy zacząłem grać. A później wiadomo, tam się zmieniało, bo tam miałem Slam, i lubiłem Slash'a, i lubiłem jakieś tam Blackmura i takich wszystkich gitarzystów po kolei, coś tam, w każdym zawsze znajdowałem coś, co mi się podobało. No i tak, mam ich dużo, no ja mogę powiedzieć na przykład, że mam jakiegoś tak naprawdę ulubionego dzisiaj, nie? Bo na przykład co parę lat się człowiekowi zmienia ten gust muzyczny, nie? Na przykład teraz zacząłem słuchać jazzu więcej na przykład. A znowu rockowa muzyka, że mnie troszeczkę nuży, nie? Bo już tak naprawdę jest w kółko to samo. Nie? Dalej lubię grać, bo daje dużo energii i w ogóle jest to super muza, ale na przykład widzę, że mój gust się troszeczkę zmienia w innym kierunku. Nie? Teraz zaczyna mnie inne rzeczy interesować w muzyce, niż na przykład interesowała mnie 5 lat temu. Gdzie można was posłuchać, ewentualnie gdzie można kupić wasze płyty? Gdzie można nas posłuchać? No na razie nie gramy żadnych koncertów, zrobiliśmy sobie z tym przerwę. Teraz mamy taki plan, mamy jedną wytwórnię, z którą szykujemy się, żeby z nią podpisać właśnie kontrakt, no i też nie wiem, mamy taki plan, że pod koniec roku ten album już wyjdzie, wtedy można będzie go ściągnąć w formacie digital, nie? Przez na przykład na internecie, nie wiem, na te wszystkie iTunes czy coś w tym stylu po prostu. Także jeszcze nie wiem, jeszcze to troszeczkę zajmie, zanim ten album się po prostu ukaże. A jeśli chodzi o EP, no EP można znaleźć na YouTubie, jeśli się wpisze Unsold Links, na przykład od Mama albo Fastway, to powinny wszystkie te kawałki z tego EP wyskoczyć. To jest takie w sumie miejsce, gdzie można nas posłuchać. No albo Reverb Nation, nie? To jest, jak się wejdzie na naszą stronę Facebooka, to tam się powinno znaleźć ten właśnie player z Reverb Nation. I tam właśnie są wszystkie utwory zamieszczone też. No. A powiedz mi taką rzecz, czego mogę ci życzyć? Czego możesz mi życzyć? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. No, nie mam pojęcia, czego możesz mi życzyć. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy masz jakieś marzenia, jakieś plany, co byś chciał osiągnąć? Znaczy mam kilka planów. Znaczy no na pewno chciałem osiągnąć, żeby gdzieś ten album gdzieś po prostu miał swoje miejsce, żeby gdzieś zaistniał. Nie mówię, że na jakąś tam wielką skalę, ale żeby gdzieś na przykład pomógł nam się troszkę przebić w ten sposób. I jeśli chodzi o moje plany, to od września idę właśnie na college na gitarę tutaj do BIM na Francis Street. To jest właśnie angielski college, który otworzył swoją filię tutaj w Dublinie i należy pod DIT. Właśnie tam będę chodził uczyć się grać dalej na gitarze. Doskonalić się, że tak powiem. Czyli nuty i te sprawy. Czyli ja ci życzę, abyś był po prostu doskonały w swoim fachu. Z Michałem Kulbaką rozmawiała Samantha Stochla dla programu Pawilon. Dziękuję ślicznie.